Witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w kolejnej części naszej opowieści z serii Dead Space 2. W ostatnim odcinku wjechaliśmy do stacji zasilającej całą stację orbitalną. Dobra, wiem, że to brzmi dziwnie, ale tak jest. Jesteśmy teraz na przestarzałej stacji zasilającej, która korzystała jeszcze z paneli słonecznych, które widzicie tutaj u góry. Odpaliliśmy już wszystkie systemy i jedyne co nam pozostało, to dobrze ustawić te panele słoneczne, przynajmniej tak mówił Isaac w poprzednim odcinku, po to, by na nowo dostarczyły odpowiednią ilość energii do stacji, dzięki czemu ostatni ludzie, którzy tam jeszcze są, mogli na spokojnie przeżyć. Co? Nie będziemy owijać w bawełnę, lecimy dalej. Najpierw się przedrzyjmy przez zabezpieczenia. Co inżynier, to inżynier, nie? Pokój kontroli paneli słonecznych. Dobra, wchodzimy. Fajny korytarz, zawsze takie korytarze sprawiają wrażenie, że zaraz się... Widzę, że Nicole w każdej sytuacji próbuje się do nas dobrać i dostać. Obraz paneli, czyli dwa panele, są dwa, chyba cztery, nie wiem. Rozjechane. Trzeba będzie je ustawić. Teraz pytanie, czy my to zrobimy ręcznie, czy odpalimy to z jakiegoś systemu. Niewyrównane. Wszystkie panele są niewyrównane. Dobra, spadamy. Uhuhu. Dobra, tu jest jeden panel. I prawdopodobnie to jest jakaś stacja kontrolna. It looks like two of the mirrors are out of alignment. How's he doing? He's stopped hyperventilating, but I don't know how much longer he's gonna last. Dobra. If Strauss dies, so do my chances of destroying the marker. Keep him alive and get to that panel. Dobra, jeszcze jeden panel, tylko który? One down. How's it looking on your end? Ten. Strauss, can you give me a hand with this? Oh, he'll hurt me. I'm not strong enough. I promise I'll protect you. Now just get over here and give me a... Tu jest jakieś wielkie paskudztwo, które pewnie zaraz zacznie mi przeszkadzać. Something covering the collector panel. Oh my god. There's thousands of them. They're breaking apart. Ellie, get out of there. Oh my god, they're heading this way. Run, Strauss, run. Ellie, come in. Ellie. Ciekawe, czy dojdziemy do niego bez problemu, czy to gówno nadal się otworzy. Otwarło się, skubaństwo. Fajnie, że to ten. Że to się tak ciężko omija. Ej, no bez przesady. Fuck, zaraz chyba pierdyknie. Masz za swoje. Musimy jeszcze tlenu pilnować, mamy jeszcze 60 chyba sekund. To jest to? Chyba to. Thank you.
Dobra, jest ok. No i pięknie, poszła wiązka. Towards the transport hub. They're wrecking everything in their path. Holy shit, they'll cut us off. Get to the hub. I'll meet you as soon as I can. Dobra. Paskudna informacja. Nic, że tak brzydko powiem, ze siebie nie wyrzucił. Co za głąb. Ja sobie jeszcze pozwolę pozbierać wszystko, co tu mamy. Bo przecież to są ważne gadżety, ważne gadżety. Z tego względu, że amunicja, no sami wiecie, zawsze się przydaje. Do tego... Słyszeliście, jak Ellie mówiła, że paskudy się przedzierają. Paskud jest mnóstwo, setki. Ellie to delikatnie ujęła, że są ich setki. Dobra, dobra, ale ja tu dostaję non-stop. Non-stop dostaje tylko amunicja, a mnie by się tak naprawdę przydała jakaś apteczka. No właśnie. No tak też myślałem. W pirony stazy, która jest mi zbędna. Loty w kosmos są tu tak nieziemsko dopracowane, że to jest przepiękne. Normalnie przepiękne. Dobra, od lasera to ty się, synek, cofnij. Teraz tak, gdzie było to wyjście? O, i tam. Dobra, mamy cię. Lecę, L. Daj mi sekundę. Już do ciebie zmierzam. Ellie, come in. Isaac, we have to cross to the government sector before they cut us off. You'll never make it down here in time. I'll be there. I'll be there. A nie zdążymy. O fuck, katapultowanie. Chyba kogoś powaliło. Fuck. No chyba. Ej, nie widzę nic. Pierdziele. Chyba kogoś. Jasne. Jasne. Skubany. Jak w Tommy Lee Jones ściganym. Będę. Dobra, ja słyszę tu niezłe larmo. Słyszę niezłe larmo, to znaczy, że... Naprawdę jest ich tu wielu. Jest ich tu mega wielu. Ellie, where are you? Right outside. Hurry!
Dobra, dobra, spokojnie. Z jednej strony szybko, a z drugiej strony daj mi się dozbroić, bo coś czuję, że to nie będzie takie proste. Weźmy to, sprzedamy, bo na kij mi to jest. Szperacz? Nie mam szperacza. Ostrza rozprowacza? Nie mam. Energia. Podręczny akcelerator grawitacyjny. Dobra. Miotacz niepotrzebny. Mało apteczek, mało amunicji. Chociaż nie, amunicji mamy sporo do karabinu. I na tym byśmy się skupiali. Laser stykowy, nie? Dobra. Wierzę w swoje umiejętności i wiem, że będzie dobrze. Lecimy. Pociąg opóźniony. Jasne. Skubany. Przez stan nieważkości nie słyszę, co się dzieje. I'll try to open the CEC door on your level. Hold on. Ja się trzymam. Fuck, już coś splunęło. O, już jest z tyłu, no. Gościu, nie biegnij. Wiedziałem, że ten, tylko ten jest taki szybki. Open up, you bastard! Idę, idę. Go, Isaac! You can't stop them all! Jak nie? Ja powstrzymam wszystkich. Było blisko. Aleśmy się spukali. Dobra, walimy dalej. Duża winda. Guys there. Did you make it? Shit, Isaac. Shit. Shit. Hey, take it easy. It's okay. No, it's not. I was right here this morning with a crew of 30 people. But we were overrun. And before I knew it, they transformed. I had to cut the arms and legs off my friends just to escape. Pieces of them still lying around here somewhere. Ellie, I know. I'm sorry. And here I am again. I've just walked one big fucking circle today. We'll get through this. Let's figure out how to meet up. Right. There's a central hub in the main facility. Here are the coordinates. Okej, okay, Ellie trochę załamana. W sumie wcale jej się nie dziwię, niezły bajzel się tu robi. Nie, nie biorę tej stazy, bo to jest chociaż... Dobra, sprzedamy to.
Niezły bajzel, naprawdę niezły bajzel. Wstęp tylko dla upoważnionych pracowników CEC. Nasz przyjaciel ma coraz większe problemy z głową. All teams, this is Caleb, xenogeologist from Langford Shift 1. There's something in the facility. We lost three of our crew and can't contact Shift 4. Here comes the transport. Everybody get ready in case there's more. We're abandoning our shift and heading back up. Everyone else is ordered to do the same. Caleb, it's more of them! Shoot them! Shoot them! No to ktoś się natknął chyba na większą ekipę. To jest do strzelby, to zostawię. Chociaż, wiecie co? Jedną rzecz mogę zrobić. Mogę sobie kupić w sklepie... $5000 za zestaw medyczny. Wezmę 2, niech stracę. Dobra. Lepiej czuję się pewniej, mając tyle energii, ile mam teraz. Dobra, zmierzamy dalej. Słyszę jakieś paskudztwo, jak gdzieś się rusza. Nie widzę jeszcze, ale wiem, że jest. Pamiętaj o zsynchronizowaniu riga, pokój kontrolny. Z prawej pokój, z lewej widzę paskudę, który zaraz się obudzi na bank. Oh fuck! O, skubaństwo. Ale se broń wziąłem. Fuck. Nie no, broń jest fajna i spoko, ale na close combat to się nie nadaje, no. Dobra, wejdźmy sobie do magazynu. Ogniwa jeszcze mamy. Widzę, że ktoś miał taki plan jak ja. Kombinezon klasyczny. Pięknie.
pozyskaliśmy schemacik. Ej, dobra, ale jak pozyskaliśmy schemacik kombinezonu nowego, to może ja bym się... Wiecie, tak... Jednorazowo... Tak jednorazowo bym się cofnął, bo sklep był niedaleko. Bo chyba gdzieś tu. Uwaga. Teraz tak, my mamy 15 slotów i 15% pancerzu. Zobaczmy ten kombinezon klasyczny. No i gdzie on jest? Tu jest klasyczny piąty. Tak? Nie widzę. Wszystkie są na 15 slotów i 15% pancerza, więc nic mi to nie daje za bardzo, jakbym chciał zmienić. Dobra. Niech i tak będzie, jeśli musi. Chociaż powiem szczerze, że z tą bronią to tak delikatnie powiedziawszy, troszkę dałem ciała, bo paskudna jest na maraz. Jeden... O, tam ktoś zawisł w przestrzeni kosmicznej. Paskudna ta broniak, nie powiem co. O, fuck. O tym kiedyś mówiłem. Sorensen, do you read? It's Caleb, shift one. You guys better be right behind us. We're leaving a swarm of angry dead body parts behind us. Caleb, come on! More moving in ahead of us! I can see them! Everyone move it! Go, go, go! Okej. Close. Pokój nagrań. Co tak krzykło? Krzykło, krzyknęło. Widzę, że nasza Nicole próbuje się dostać do naszych głów. Go to admin office. Jak skrzętnie poukrywali tutaj różne bajerki. A, jest, L i Stross. Over here. The door is jammed. This must have been the last stand for what was left down here. Can you get the door open on your end? No. The circuits are fried. They must have fused the panel trying to keep those things out. There's gotta be another way in.
The only other way is through the processing plant. But it's not meant for human traffic. Step four. I think I can stop it from here, though. All right, do it. The steps. He wants me to follow the steps. Hold it together, Strauss. I'll be there soon. Okay. No, Strauss, trzymaj się. L, ty też w sumie. Zastanawiam się, co ona miała na myśli, mówiąc, że to nie jest trasa dla człowieka. Fuck. Kubańczyki, no. I warsztat w takim miejscu. Nie wiem, czy w ogóle to rozwijać. Damage mamy największą. Pojemność. Raz, dwa, trzy. Podczas kontaktu z celem zapala go. To byłoby niezłe, ale zużyjemy trzy ogniwa. Raz, dwa. Raz. Damage się przyda. Dobra, zrobimy tak. Piła plazmowa. Tu. A potem dwa w specjalne. Piły plazmowe będziemy używać dość długo. Więc na razie zróbmy to w ten sposób. Na pewno nie będę potrzebował tego szajsu. Przyda mi się bardziej to. Zero gravity. Okej. I think I've hit a dead end. Looks like some kind of venting system up ahead. Right. Manually shutting down the plant froze all the pressure valves in place. You'll need to find a way to force it open. Ja mam już sposób. Użyj kinezy, by podłączać silniczki. Właśnie. Właśnie te silniczki, tylko najpierw się zorientuję. Zbierajmy najpierw gadżety. Wow. There you are. I see your friend has powered off the facility. Remind me to thank her for providing me with your location. I
I've locked the processing cycle on, and you end with it. It ends here, Clark. It doesn't have to be this way, Titan. It does, and it is. Goodbye, Clark. Co za gość. Pierdziele. Oni zawsze chodzą parami, więc gdzieś jest pewnie drugi. Nie ma. Dobra. Na szczęście. Zagadki w miarę proste i logiczne. Ellie, can't you shut these things off? No. Somehow Tideman declared me dead in the system. Now my codes don't work anymore. You're kidding. Oh shit. Something's coming. Strauss! No. Help me with the door. I need you to see him. I need you to follow the steps. What? No, just shut up and help me. God damn it! El ma kłopoty. To źle. Przejdziemy na bank tędy, nie? Dobra. Jest jeszcze jeden. Mówiłem, że chodzą parami. Można dostać zawrotu głowy od tego wszystkiego. Dobra, ostatnie drzwi. Ale gdzieś tu były... O, są. Gdzieś tu był ten silniczek. Klapa jak w kiblu. O, fuck. Jeszcze się nie otwarło. Ja, podgrzewajcie atmosferę, podgrzewajcie.
No. Jeszcze chyba jeden albo dwa. Do dupy jest ta broń. Jeszcze mnie zahaczyło, no. Now. O, jest klapa. Klapa z kibla. Czym mnie jeszcze teraz zaskoczycie? Ja jestem blisko na bank. Dobra, ale broń to ja sobie zmienię, bo na tamtej to ja za bardzo polegać nie mogę. Wow, komuś się bekło. Czyżby L tu była? Chyba tak. Tak, była, była. Glad to see you've got all your parts. Dzięki. Yeah. There are four steps. No thanks to Twitchy here. One, two, three, four. Step four. She'll be waiting. Jesus, Strauss. You okay? It's getting worse. What is step four? Who will be waiting? If the screws, if the needle, she'll be waiting. He's not gonna make it. We gotta keep moving. There's an industrial transport upstairs. Runs on the same spoke as the commuter train. It should get us to government sector. One of us will have to deploy it from the gearhouse. Staring, asking. I stay here and I'll try to get him on his feet. She'll be waiting. Pięknie. Zadanie dodane. Duży zestaw medyczny. Czekajcie, ja bym sobie to chciał wziąć jednak. Mogę wyrzucić na przykład te miny. Nie są mi aż tak niezbędne do życia. Dobra. No i co, moi kochani? Ja myślę, że przyszedł czas na koniec. Ten odcinek możemy uznać za zakończony. W końcu zakończyliśmy, ale w końcu nasz przyjaciel Isaac Clarke spotkał się z L i Strossem, czyli rozwiązanie całego rozpierniczu nabiera tempa. Dobra, dzięki serdeczne za to, że jesteście. Pozdrawiam. Na razie.